Cześć czołem, witam w nowym odcinku mojego vloga. Dzisiaj będę mówił o nowym manie TKX w kabinie XXL. To jest auto z rocznika 2018, z września. I jest to najnowszy model, taki, który jest traktowany jako nowy man. Ale ostatni raz jeździłem takim autem 10 lat temu. Staram się opisać różnice, jakie widzę między tym pierwszym TGX-em a Mercedesem, którym ostatnio jeździłem ostatnie 4 lata. Man TGX XXL 18460. Z zewnątrz maniek zmienił się nieznacznie. W porównaniu ze starym zmieniły się lampy, atrapa, praktycznie to wszystko. Zostało tak, jak było w starym. Nie wygląda to źle, ale 10 lat i nic praktycznie nie zmienili. Otwór nad tablicą rejestracyjną zyskał dwa nowe żeberka. Napis MANA jest większy i pasek nad napisem MAN jest dużo szerszy. Największe zmiany zaszły w kabinie. Zegary dostały białe podświetlenie i kolorowy wyświetlacz. Radio jest nowe. Panel tutaj na środku z wszystkimi przełącznikami jest taki sam. Doszło tylko pokrętło od zmiany biegów. Jedna z większych nowości w manie, nowa lodówka. Jakość wykonania to jest jakiś żart. To się rusza, to nie wytrzyma długo. Ta wajcha to jest przecież, no musi pęknąć, to nie ma opcji, żeby to się utrzymało. Ten schowek, nie wiem do czego on jest, też gumiasty, nie wiem co tu się w niego zmieści. Wchodzi 1,5 litrowa butelka, ale na wcisk i wtedy zapiera o ręczny. Bardzo fajnym elementem jest ta półeczka, którą tutaj dorobiono. Tego nie było we wcześniejszych wersjach. Znajduje się na niej łącznik lampki, otwieranie szyber dachu, elektryczne szyby oraz budzik. Z góry znajduje się gniazdo 12 po lewej, 24 po prawej i dwa porty do ładowania telefonu. Bardzo fajnie, przydatna rzecz. Drażniącym tematem są włączniki, które działają jak włączniki w domu, oraz lampka, która jest tylko po lewej stronie. Ja śpię po prawej, tak jak w większości aut było sterowania, były po prawej stronie i przyzwyczaiłem się, więc jest ona nieużywana. Przy górnym łóżku też zrobiono sterowanie. Jest tam budzik, włącznik świateł, otwieranie szyber dachu i elektryczne szyby. No ale widać zakurzone, bo ja śpię na dole i kolega, który jeździ tym autem na stałe, też śpi na dole. Półki i przełączniki zostały jak w starym, nic się nie zmieniło. Jest inne tacho, obsługa tego urządzenia Rio, nie używamy go. A tak, to zostało wszystko jak w starym, nic się nie zmieniło. Nie wiem, po co w manie są robione te dodatkowe okienka. I tak 99% kierowców je zasłania, więc można by było to zlikwidować.
przestrzeń pod łóżkiem. Troszkę się zmieniła, ale niewiele. Powiem, że jest gorzej w porównaniu ze starym. Lodówka zabrała swoje miejsce. Przy lodówce to jest takie małe, wąskie. No wchodzi moja kuchenka. No i tutaj coś można jeszcze upchnąć za tym pseudo małym schowkiem, który do niczego nie służy. O, takie coś, nie wiem po co to jest. Radio bardzo fajne, z DAB-em, dużo funkcji, bez nawigacji. Można się połączyć ładnie z telefonem, ale jest jedna wada. W porównaniu z Mercedesem nie można puszczać audio z telefonu po Bluetoothie i trzeba się łączyć kabelkiem. Ogólna ocena Mana to tych paru dniach, których nim jeździłem, i porównanie ze starym i z Mercedesem. W porównaniu ze starym, poza skrzynią, radiem i wyświetlaczem i lodówką, to nie zmieniło się praktycznie nic. W porównaniu z Mercedesem, kabina jest większa, schowków jest sporo mniej, jest bardziej miękko, ciszej. Jest auto bardziej miękkie, ciężej się w drogę zmieścić. Tam, gdzie wchodziłem dużo szybciej Mercedesem, tu muszę już hamować. Retarder chodzi dobrze, ale szarpie, jak musi mocno zwolnić. No plus używanie retardera w porównaniu z Mercedesem to jest całkiem inny system, ciężko się przyzwyczaić. I no, muszę się przyzwyczaić, bo Mercedes może będzie, może nie. A manów jest już paręnaście, jak nie dziesiąt u nas w firmie. Szef powiedział na spotkaniu, które było w sobotę, że przyjdą nowe Mercedesy. Prawdopodobnie w czerwcu, ale jak długo będziemy na nie czekać, o ile się Mercedes obsunie, tego nie wiem. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia, jak podobało się, to subskrybuj, jak się nie podobało, to nie subskrybuj, łapka w dół, jak się podobało, łapka w górę. Do następnego, cześć.